Witajcie na kanale DynaMotion w kolejnym odcinku serii PacDrive Tips. Dzisiaj dowiecie się, jak wykonać kopię zapasową kontrolera z serii PacDrive LMC oraz jak wgrać ją na kontroler. Kopia zapasowa kontrolera zawiera pliki, które są przechowywane na jego dysku flash, czyli firmware, projekt EcoStruxure Machine Expert oraz dane kontrolera, takie jak adres IP czy maska podsieci. Do tworzenia kopii zapasowej służy program Controller Assistant, będący narzędziem serwisowym środowiska EcoStruxure Machine Expert. Więcej o dostępnych narzędziach serwisowych dowiecie się z trzeciego odcinka serii PacDrive Tips. Tam również w opisie znajdziecie link, z którego możecie pobrać Controller Assistant. Kopia plików kontrolera nazywana jest w programie Controller Assistant obrazem, a tworzenie kopii zapasowej jest jedną z funkcji zarządzania obrazami, czyli opcji Manage Images w menu głównym programu. Wykonanie kopii zapasowej dzieli się na dwa etapy. Po pierwsze, sczytanie zawartości dysku flash kontrolera, a po drugie, zapisanie jej na dysku komputera. Aby sczytać pliki, klikamy Read From w menu Manage Images. Ukaże się lista dostępnych kontrolerów w sieci. Możemy ręcznie wprowadzić adres IP kontrolera w polu IP Address lub kliknąć dwukrotnie na interesujący nas kontroler, a adres IP wpisze się automatycznie. Następnie klikamy przycisk Connect. Wtedy rozpoczyna się proces pobierania kopii kontrolera. Po jego zakończeniu otworzy się menu Manage Images narzędzia Controller Assistant. Aby zapisać kopię zapasową na dysku komputera, wybieramy opcję Save. Po jej kliknięciu otworzy się okno wyboru docelowej lokalizacji pliku. Wybieramy odpowiedni folder i klikamy Zapisz. Kopia zapasowa jest przechowywana w skompresowanym pliku o rozszerzeniu BPD. Zapisaną kopię zapasową możemy wgrać na kontroler, łącząc się z nim poprzez Ethernet lub bezpośrednio na jego kartę flash po umieszczeniu jej w odpowiednim czytniku podłączonym do komputera. W tym filmie zademonstruję oba sposoby. Niezależnie od wybranej metody wgrywania kopii zapasowej na kontroler, najpierw należy otworzyć zapisaną kopię w programie Controller Assistant. W tym celu z menu Manage Images wybieramy opcję Load. Wskazujemy lokalizację pliku i klikamy Otwórz. Aby wgrać kopię na kontroler poprzez Ethernet, wybieramy opcję Write On i łączymy się z odpowiednim kontrolerem, tak samo jak w przypadku sczytywania kopii. Wyskakuje ostrzeżenie, że program sterujący wykonywany aktualnie przez kontroler zostanie zatrzymany. Potwierdzamy przyciskiem Tak. W trakcie procesu kopiowania danych nie wolno wyciągać karty pamięci z kontrolera. Po zakończeniu procesu klikamy OK, aby ponownie uruchomić urządzenie. Po restarcie będzie ono działało już z wgraną przez nas kopią zapasową. Drugim sposobem wgrywania kopii zapasowej jest skopiowanie jej bezpośrednio na kartę pamięci kontrolera. W tym celu wyciągamy kartę z urządzenia i wkładamy ją do odpowiedniego czytnika kart, który następnie podłączamy do komputera. W oprogramowaniu Controller Assistant klikamy opcję Write To. Następnie wybieramy kartę z listy i klikamy Write. Wyskakuje komunikat, że podczas zapisywania kopii na zewnętrznym nośniku usuwane są z niego wszystkie inne pliki. Klikając Explorer możemy przejrzeć zawartość karty i wykonać kopię jej plików bez przerywania procesu wgrywania kopii zapasowej kontrolera. Kiedy mamy pewność, że nie utracimy istotnych danych, klikamy przycisk Yes. Wybieramy opcję zachowania lub zresetowania ustawień zarządzania prawami użytkownika i klikamy OK. Aby kontroler pracował z wgraną kopią zapasową, wystarczy ponownie umieścić w nim kartę pamięci. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. W kolejnym dowiecie się, jakie dane przechowywane są na karcie pamięci kontrolerów z serii PacDrive 3 LMC oraz jak zapobiec utracie tych danych.